Zapotrzebowanie na białko u sportowców zależy od uprawianej dyscypliny oraz od celów treningowych. Stosunkowo małe zapotrzebowanie na białko mają sportowcy wytrzymałościowi i wynosi ono od 1,2 do 1,4 g białka na kilogram masy ciała. I takie zapotrzebowanie mają na przykład biegacze. Nieco większe jest u sportowców trenujących dyscypliny wytrzymałościowo-siłowe, na przykład u piłkarzy, i wynosi ono od 1,2 do 1,7 g białka na kilogram masy ciała. Natomiast sportowcy zainteresowani rozbudową masy mięśniowej potrzebują średnio 1,6 g białka na kilogram masy ciała, jednak w niektórych przypadkach może dochodzić nawet do 2,2 g na kilogram masy ciała. Większej ilości białka, czyli takie ponad 2,5 g, 3,5 g na kilogram masy ciała, nie zostaną wykorzystane raczej przez żadnego sportowca. Poza całkowitą ilością białka, warto również, żeby białko było dostarczane regularnie w ciągu dnia, najlepiej co 3-4 godziny, w ilości od 20 do 40 g białka na porcję. To jest taki idealny scenariusz. W praktyce warto jest po prostu uwzględnić białko w każdym posiłku co te kilka godzin. Dobrymi źródłami białka są produkty odzwierzęce, takie jak mięso, produkty mleczne oraz jajka. Warto też pamiętać o warzywach strączkowych, które są bardzo zdrowym źródłem białka. Szczególnie użyteczne mogą być produkty z soi, takie jak tofu czy napoje sojowe, ponieważ są one po prostu wygodne do wykorzystania i mają one też prozdrowotnie działające izoflawony sojowe.